Cześć, tu Ernest! Za nami update 15.30, a w tym filmiku zapoznam Was z najważniejszymi zmianami, nowościami i skinami. Zaczynajmy! Najpierw temat nowego portalu. Dzięki wyciekom Mixa poznaliśmy lokację nadchodzącego portalu. Agent Jones swój kolejny portal o nazwie kodowej Mainframe otworzy przy zalewie kajaków. Ma on rzekomo należeć do przynajmniej jednej męskiej postaci. Skin ten ma być w jakiś sposób reaktywny, co wiemy dzięki Shinie. To samo w sobie za wiele nie mówi, ale cofnijmy się kilka dni do ostatniej niedzieli. Tego dnia do sklepu wszedł skin Snake Eyes z komiksów G.I. Joe. Był to skin zaszyfrowany, dlatego tuż przed wejściem do sklepu musiał zostać odpakowany. Co ciekawe, w paczce danych, w której był ten skin, znalazło się również kilka plików dźwiękowych dla postaci o nazwie kodowej French Fry. Tej postaci jeszcze w grze nie ma, a oto te dźwięki. Jak sami słyszycie, to odgłosy kroków. Niektóre skiny w Fortnite mają swoje własne odgłosy kroków. Wśród społeczności Fortnite wiele osób zauważyło, że są one podobne do kroków postaci Foxy z gier Five Nights at Freddy's. Ponadto słowa w nazwie kodowej tego skina w plikach Fortnite zaczynają się na literę F. Twórcy Fortnite raz na jakiś czas formułują w ten właśnie sposób nazwy kodowe, że pierwsza litera to też pierwsza litera prawdziwej nazwy. Niektórzy porównują nawet to ujęcie portalu przy jeziorku do pewnej sceny z jednej z gier z serii FNAF. Rzeczywiście jest podobne. Podpowiedzi, które wam teraz przekazałem, znajdują się raczej w sferze cienia, gdzie takie kwestie są obciążone dozą niepewności. Ale na ten moment nie ma dowodów przeciwko teorii mówiącej o tym, że FNAF nadchodzi do Fortnite. Podsumowując, możliwe, że niedługo wejdą skiny z FNAFa. Dalej, teraz przechodzimy na pole bitwy. Ujrzeliśmy tony nowej zawartości. Zdecydowanie największą częścią tej aktualizacji jest ta poświęcona Mando. W nowym trybie zlecenie Mando, grając solo lub wspólnie z innymi graczami, zbieraj kredyty galaktyczne, likwidując cele z krążków zleceń lub wszystkich przeciwników, których napotkasz. W meczu zwycięża pierwszy gracz, który zdobędzie wymaganą liczbę kredytów. Wszyscy gracze zaczynają z 3 życiami. Gdy je stracisz, odpadasz z gry. Potrzebujesz wskazówki? Najlepsze łupy mają polujący na ciebie i innych graczy łowcy zamieszkujące wyspę. Załatwiaj ich, by zarabiać kredyty oraz rozbudowywać arsenał. W tym trybie mogą wypaść nawet egzotyczne bronie. Rywalizuj, by pokonać wszystkich w polowaniu, ale uważaj. Gdy wysuniesz się na prowadzenie, zapoluje na ciebie sam Mandalorianin. Pokonaj wszystkich, w tym Mando, i zdobądź nagrodę specjalną, a mianowicie parasol z Beskaru. Ten, wykuty przez pradawnych rzemieślników parasol ze specjalnego stopu metalu, nosi insygnia klanu dwóch. To jest oczywiście nawiązanie do serialu Mando. A to był oficjalny opis tego trybu. Myślę, że jasno wyjaśnię, o co w nim chodzi. Mi się udało w nim wygrać, likwidując Mando, który miał chyba maksymalną ilość punktów. Po zlikwidowaniu go dostałem nagrodę w postaci 60 tysięcy kredytów, kiedy limitem było 50 tysięcy. Dajcie znać, czy wy też macie już parasolkę. Z okazji aktualizacji Mando na wyspie pojawiła się również jego miejscówka. Poznajcie kantynę Kitka, gdzie patroluje sam Mando w zwykłych trybach. Po zlikwidowaniu go można wsłuchać się w muzyczkę zapętloną w tej knajpie. Ciekawostka, znajduje się tu sekretny instrument, którego, jeśli się użyje, zaczyna grać muzyka zespołu kantyny z epizodu 4 Gwiezdnych Wojen. To był pierwszy film Gwiezdnych Wojen. Ten hologram za to jest postacią z eventu Gwiezdnych Wojen, który miał miejsce w Fortnite pod koniec 2019. Używał go wtedy na żywo Jeff Keighley, gdy prowadził to wydarzenie. Niestety nie mam żadnych kwestii, tylko sobie tutaj emotkuję. Wokół tego miejsca znajdziemy ozdoby, przyciągające klientów z całej galaktyki. To hełmy szturmowców, zawieszone jak strachy na wróble. Dla Imperium wstęp wzbroniony. Kojarzycie opuszczoną siedzibę agencji, która stała tutaj przy piszczącej puszczy? Wraz z tą aktualizacją zrównano ją z ziemią, jako iż obok stoi nowa miejscówka Mando. Nie mogło też zabraknąć nowych egzotyków. Do naszej dyspozycji przekazano aż dwie nowe wyjątkowe bronie. Pierwszą z nich jest wyrzutnia rakiet, którą kupimy u palucha rybnego. Może on się pojawić w swojej restauracji tutaj, albo w koralowym kasztelu. Egzotyczna wyrzutnia rakiet strzela podwójnymi seriami i jest szczególnie przydatna podczas dojeżdżania czyjejś budowli. Jedna rakieta niszczy ścianę, a druga gracza. Pojedyncza rakieta zadaje 42 punktów obrażeń graczom. Nie jest to zbyt dużo jak na rakietnicę, ale to zawsze coś. Drugi egzotyk należy do Remedy. Pojawia się ona w tym oto budynku, niedaleko miejscówki palucha rybnego, lub w tym domku na górce. Sprzedaje ona siorbane działo. Jak sama nazwa wskazuje, to wyrzutnia siorba, którą można uleczyć kilka osób naraz i nawet przeciwników. Zajmuje dwa miejsca w ekwipunku i odnawia się maksymalnie do 5 strzałów w zapasie.
Wycieki zdradziły nam, że zaktualizowano egzotyczną broń Frozen. W grze jeszcze jej nie ma, ale w skrócie, to ma być PM. Gracze trafieni pociskami z tej broni otrzymają efekt kostek lodu. Możliwe, że ta broń wejdzie w następnej aktualizacji. Dalej, tryb kreatywny! W końcu doczekał się kilku konkretnych nowości. Dodano tutaj nową strzelbę, a do tego aż trzy urządzenia. Pierwsze pozwala ustawić punkty kontrolne, drugie służy do ustalenia warunku zakończenia rundy lub całej gry, a trzecia to budka do zmiany skinów, którą możecie kojarzyć z trybu imprezy. Do tego w ustawieniach gry można wyłączyć zbieraki, co oznacza, że po starcie gry na wyspie zaczyna się bez zbieraka. Niestety jednak budka do zmiany skinów potrafi to zepsuć, ale twórcy gry już pracują nad naprawieniem tego. Jak już poruszyłem temat szafki, to nie mogę nie wspomnieć o superbohaterach. Od aktualizacji 15.30 nie można ustawić całego czarnego, ani całego białego superbohatera. Do 4 marca posiadacze tych skinów mogą te skiny zwrócić. Skiny Fortnite zwraca się dokładnie tutaj. Co ciekawe, komuś udało się odkryć sposób na ominięcie tej blokady. W tle teraz leci nagranie pokazujące, jak ten trik wykonać. Można to zrobić bez obawy o bana, ale na pewno zostanie to wkrótce załatane. W szafce motki tańców z TikToka, teledysków i tak dalej mają teraz klasę rzadkości serii ikon. Z jakiegoś powodu wcześniej niektóre tańce z TikToka były w serii ikon, a niektóre nie, i tak dalej, i tak dalej. Tak przy okazji, wracając do błędów, Epic Games przez pomyłkę ustawiło ikonkę egzotycznych pistoletów na ich normalną wersję. To na szczęście tylko błąd. Zróbmy przerwę na kolejne wycieki informacji. Zbliżają się walentynki, a dla graczy Fortnite w Fortnite równa się to z kolejnym wydarzeniem pełnym darmowych nagród. W trybie powtórki już można podejrzeć kilka ciekawostek na ten temat. W restauracji Palucha Rybnego w Skalistych Skarpach na zewnątrz pojawia się stolik, przy którym samotnie siedzi Lewiatan. Czeka on cierpliwie na swoją walentynkę. Najlepsze jest to, że my, gracze, będziemy mieli za zadanie wyłowić dla niego jakąś rybkę oraz kilka ozdób, a następnie podać tej nowej parze danie w jednej z wybranych restauracji. Jak już na pewno zauważyliście, to jest powiązane z wyzwaniami. Wycieki zleciły nam jeszcze, że jedno z wyzwań walentynkowych 11 tygodnia zleci nam zebranie specjalnej potki miłości z tajnej twierdzy. Nie znamy jeszcze jej właściwości, ale zapowiada się ciekawie. Legendarne wyzwanie na 11 tydzień ujawniło, że Kusza wróci do gry. Będzie ona z nami przynajmniej na tydzień. Wyzwania walentynkowe 11 tygodnia przekażą nam dwie nowe postacie. Pierwszą z nich jest ukochana. Teraz na ekranie widać jej cały zestaw. Powinna ona wejść do sklepu za fałdolce. Co ciekawe, jedno z wyzwań brzmi: znajdź walentynkę dla ukochanej. Będziemy musieli sami wybrać kogoś z wyspy dla niej. Drugą nową postacią jest męska wersja Pani Misi, przywódca drużyny przytulanek. Ma on dwa style. Drugi to zdjęty kaptur. Jego zestaw również powinien wejść do sklepu za fałdolce. Te przedmioty za to będą do odebrania za darmo, prawdopodobnie za różne wyzwania. Możliwe, że będzie jeszcze więcej nagród, tylko po prostu to jeszcze nie jest pewne. A oto nowe emotki. Tak za to wyglądają nowe malowania. A tak zbieraki. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.